Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zmarła Tina Turner, niekwestionowana gwiazda, jedna z najpopularniejszych wokalistek współczesnych czasów, rekordzistka jeśli chodzi o sprzedane koncerty, miliony płyt, rzesze fanów. Jednak jej życie prywatne dalekie było od tego, co widzieliśmy w światłach reflektorów. Dopiero jako dojrzała kobieta mówiła, że tak naprawdę zaczęła swoje życie, bo wcześniej niestety doświadczała wielkiego mroku. Jej dzieciństwo było traumatyczne, a później było tylko gorzej. Skomplikowane relacje z mężem, z synami, trudna droga do kariery. To wszystko sprawiało, że nie każdy chciałby się z Tiną Turner zamieniać na życiorys, mimo że zachwycała. W ostatnich latach mówiono o niej, że jest babcią rocka, ale kto nie chciałby być babcią z takimi nogami? Po 70 została natomiast panną młodą i dopiero wtedy miało zacząć się jej szczęśliwe życie, ale chyba los nigdy nie chciał się tak na 100% do niej uśmiechnąć. O co chodzi? Jak wyglądały jej ostatnie lata? Jak wyglądał cały jej życiorys? Dziś Wam zdradzę i serdecznie zapraszam Was więc do tego, byście zostali ze mną do samego końca. Zwykle zaczynam od daty urodzenia, ale dzisiaj chciałam Wam przytoczyć fragment biografii Tiny Turner, w którym sama mówi, jak zaczęło się jej życie. Uważam, że aby naprawdę poznać moją historię, musicie wiedzieć, skąd pochodzę i z czego się wyrwałam. Moja walka zaczęła się już w dniu narodzin, 26 listopada 1939 roku, kiedy przyszłam na świat jako Anna May Bullock. Od tamtej pory całe życie walczyłam o przetrwanie w oparach złej karmy. Jakie to uczucie być niechcianym dzieckiem? Zastanawiała się sama na łamach swojej biografii Tina Turner – My Love Story. Pierwsze lata mojego życia tonęły w mroku z winy kogoś, kogo bardziej nie było niż był, mojej matki dodawała. I przekonywała, że małżeństwo jej rodziców od początku było pomyłką, a jej matka była na tyle egocentryczną i rozpieszczoną osobą, że odebrała jej ojca innej dziewczynie, swojej znajomej, tylko dlatego, że mogła. Choć tworzyli totalnie niedobraną parę, byli razem. Doczekali się pierwszej córki. A jej matka chciała odejść od jej ojca, ale dowiedziała się, że jest w ciąży i została. Za to zawsze miała winić swoją drugą córkę. I matka nie odnajdywała się w tej roli, ale totalnie źle znosiła właśnie wychowanie Tiny, która była dość głośnym i wymagającym dzieckiem. Ja byłam chłopczycą, zawsze w ruchu, robiłam wszystko, co się dało, by mama zwróciła na mnie uwagę. Bardzo mi się podobało wiejskie życie i wtedy nauczyłam się niezależności. Mój ojciec był zarządcą farmy. Rodzice zostawiali mnie samą w domu i szli pracować w polu. A kiedy trochę podrosła, sama również szła z nimi pracować na polach bawełny, czego szczerze nienawidziła. Awantury w ich domu były jednak na porządku dziennym. Matka, która miała bardzo mocny charakter, nie chciała się podporządkować ojcu, który uważał, że powinna go słuchać. Kiedy miała dość, po prostu wychodziła z domu i trzaskała drzwiami. Któregoś dnia wyszła już na dobre. Tina, codziennie wracając ze szkoły, sprawdzała skrzynkę pocztową w nadziei, że mama napisała do nich jakikolwiek list, dała jakikolwiek znak życia. Ale nie chciała tego robić, ponieważ nie chciała, by jej mąż odnalazł ją, by wiedział, gdzie przebywa. W końcu jednak skontaktowała się z córkami i faktycznie ojciec wtedy wysłał je do matki. Ich relacje tak naprawdę nigdy się nie naprostowały, w sensie relacje Tiny i jej mamy. Tina przyznawała, że albo były w konflikcie, albo nie miały ze sobą kontaktu. Jednak Tina nie zapomniała się nią zająć, kiedy dorosła i odniosła sukces. Kiedyś wróżka powiedziała jej, że widzi, iż była niechcianym i niekochanym dzieckiem. Tina powiedziała to swojej mamie, która w ogóle nie starała się temu zaprzeczać. Według Tiny po latach najbardziej cieszyła się z tego, że jej córka odniosła sukces i że może ona cieszyć się taką starością w tak komfortowych warunkach. Jak zawsze myślała tylko o sobie. A Tina jako nastolatka odkryła muzykę, która okazała się być dla niej lekiem na całe zło. Zaczęła od śpiewania gospel w kościele. Dołączyła do chórków popularnych pod koniec lat 50. zespołów. Natomiast punktem zwrotnym dla niej okazał się być moment, kiedy poznała popularnego producenta. Lidera grupy Kings of Rhythm, Ike'a Turnera. Już wtedy pracowała jako pielęgniarka w szpitalu, a muzykę traktowała nieco jak hobby. I to właśnie z tej relacji, która najpierw okazała się być współpracą, a później doprowadziła także do małżeństwa, narodził się zespół o nazwie Ike and Tina Turner Revue.
Zanim zaczęliśmy ze sobą sypiać, żerował na moim dobrym sercu, żebrał o lojalność. Z niejakim zawstydzeniem powiedział mi, że ilekroć napisał dla kogoś piosenkę, która stawała się hitem, tylekroć ta osoba go opuszczała. Ja czułam wdzięczność za wszystko, co dla mnie robił. Gdy Ike kogoś lubił, oddałby mu ostatnią koszulę, więc przysięgałam mu, że jestem inna, że może mi zaufać. Ale mimo to okazało się, że ta osoba, która żebrała o lojalność, później stała się jej oprawcą. I mimo, że Ike faktycznie przyczynił się do wielkiego rozkwitu kariery Tiny Turner, tak rozpoczął się jeden z najmroczniejszych okresów jej życia. Ich małżeństwo zaczęło się w 1962 roku. Ona miała 23 lata, on 31. I już w noc po szybkim ślubie przekonała się, ile jest wart. Zmusił ją do wzięcia udziału w pokazie seksu na żywo. Przez lata ich małżeństwa nie tylko zdradzał żonę, a kochanki czasem przyprowadzał pod ich własny dach, ale także znęcał się nad gwiazdą, ale robił to w białych rękawiczkach. Dla gitarzysty ręce są najważniejsze, więc nigdy nie bił mnie pięściami. Chroniąc dłonie, uderzał mnie prawidłem po głowie. Z czasem miałam się dowiedzieć, że będzie mnie bił tylko po głowie, a to naprawdę bolało. I choć Tina regularnie lądowała w szpitalu, nikt jej nie pomagał. Tina była ofiarą nie tylko męża, ale też powszechnego wówczas rasizmu. A jej mąż stawał się coraz gorszy, tak bardzo jak coraz głębszy stawał się jego nałóg, alkoholowy i narkotykowy. Na dodatek jak najbardziej starał się uzależnić swoją żonę od siebie. Nie podobało mu się, że musiał na mnie polegać. Nie chciałam się z nim kłócić, bo to zawsze kończyło się podbitym okiem, złamanym nosem, pękniętą wargą czy żebrami, mówiła w wywiadzie dla CBS News. Dodawała także, że mąż często zmuszał ją do seksu, a ich zbliżenia przypominały gwałt. Często w trakcie była bita, maltretowana. W 1968 roku chciała popełnić samobójstwo. Od męża później usłyszała: szkoda, że nie umarłaś. Ale była przecież jeszcze wytwórnia, współpracownicy, członkowie zespołu, ale ci także nie pomagali. Liczyły się hity i pieniądze. I faktycznie pieniędzy i hitów było coraz więcej, a ich sława rosła naprawdę w zatrważającym tempie. W 1969 roku zagrali nawet przed Rolling Stonesami, ale Ike wiedział, jak się zabezpieczyć. Chciał uzależnić Tinę od siebie już na zawsze. Zarejestrował imię i nazwisko Tina Turner jako znak towaru, więc należało do niego, nie do mnie. Nie był piosenkarzem, chciał być gwiazdą, ale nie mógł tego osiągnąć. Powiedział więc: dobra, zmienię jej imię i nazwę grupy, a teraz Tina beze mnie nie istnieje. To samo miał jej powiedzieć, kiedy zaszła z nim w ciążę. Wiedział, że jej sytuacja jest trudna. Kazał ukrywać ciążowy brzuch i zabrał w wymagającą trasę koncertową. Można powiedzieć, że Tina Turner wtedy była kopciuszkiem współczesnym. I choć na tak wiele w życiu prywatnym sobie pozwalał, był, można powiedzieć, tyranem dla swoich współpracowników. Był bardzo restrykcyjny. Za każde spóźnienie była kara finansowa. Właściwie nie tylko za spóźnienie, za każde przewinienie. Ale bardzo śmieszyło Tinę, kiedy ktoś pytał, czy musiała płacić kary swojemu mężowi. Bardzo to było zabawne. Nie dostawałam kary, ponieważ nie dostawałam pieniędzy. Zapewniał mi dach nad głową, jedzenie i w rzadkich przypadkach kilka ładnych rzeczy, gdy miał ochotę wydać trochę kasy. Ale to zahartowało gwiazdę. Właściwie sukcesywnie ją hartowało. I już niedługo miało zacząć procentować. Dlatego nigdy nie byłam typem primadonny. Przybyłam z czasów, kiedy nie mogłam sobie na to pozwolić. Moja filozofia brzmiała: nigdy nie narzekaj, gdy robi się trudno, albo trudniej, po prostu zaakceptuj to i rób swoje. Radź sobie z tym, co masz, czy to jest dobre, czy jest złe, i niech okaże się skuteczne. Ike był coraz bardziej brutalny, bo coraz bardziej uzależniony od kokainy, a ona coraz częściej myślała, jak odejść. Zajęło jej to 16 długich lat. Ale w pewnym momencie zdobyła się na odwagę, coś się w niej zmieniło. Kiedy została uderzona, oddała mu. Kiedy ją wyzywał, odpowiedziała tym samym. On był w szoku. Ponoć bili się całą drogę na koncert, a gdy dotarli na miejsce, wyglądali tak, że Ike musiał powiedzieć, że mieli wypadek po drodze. Jednak Tina postanowiła w hotelu zachowywać się jak zawsze i grać układną żonę. Ale kiedy tylko Ike udał się na drzemkę, uciekła, zostawiając wszystko za sobą. Tina miała wtedy dwóch synów, jednego z wcześniejszego związku, adoptowanego przez Ike'a, a drugiego urodzonego 2 lata po ślubie.
Sama też adoptowała jego synów z poprzednich związków, to dla nich próbowała utrzymać pozory rodziny. Ale rozwód pary nastąpił w 1978 roku. Gdy odeszła, miała 36 centów i pierwszą noc spędziła w motelu, w którym po prostu się nad nią zlitowano i pozwolono jej spać bez pieniędzy. Najpierw zaczęła od sprzątania domów, a później zaczęła śpiewać. Musiała właściwie wszystko budować od zera. Kiedy wychodziła na ulicę, była rozpoznawalna, ale każdy za nią krzyczał, gdzie jest Ike. Przez następne 8 lat pomieszkiwała z przyjaciółmi. Muzycznie usunęła się w cień. Spłacała nagromadzone długi. W końcu postanowiła przeprowadzić się do Europy, do Londynu, gdzie nikt za nią nie krzyczał i nie pytał o męża. I w końcu udało jej się wyjść z jego cienia, kiedy nawet jego widmo w Stanach nad nią nie wisiało. Poczuła się wyzwolona. Zmieniła swój wizerunek. Wcześniej była taka cicha, spokojna. Nagle stała się wyzwoloną seksbombą. Lata pomiędzy 1984 a 92 rokiem były dla niej pasmem sukcesów, a koncerty przyciągały miliony fanów. Nagrała szereg wielkich przebojów, do których należą What's Love Got to Do With It, Private Dancer, We Don't Need Another Hero z filmu Mad Max, w którym zagrała główną rolę obok Mela Gibsona, oraz The Best, który był coverem Bonnie Tyler. Na początku lat 90. również jej historia zainspirowała Briana Gibsona, żeby stworzył film Tina opowiadający o jej życiu. Artystka ma na swoim koncie rekord Guinnessa za największą ilość sprzedanych na swoje koncerty biletów. Magazyn Rolling Stone umieścił ją na 63. miejscu listy 100 największych artystów wszechczasów. Była również jedną z najbardziej dochodowych i jedną z najpopularniejszych artystek w historii. Słyszę często, że na scenie jestem seksowna, ja po prostu strasznie się pocę, bo to fizycznie ciężka robota, śmiała się, gdy słyszę te wszystkie komplementy. I oczywiście nieodłączną częścią jej wizerunku były także włosy, te bujne, zawsze w nieładzie. To trochę tajemnica Tiny, ponieważ były to peruki najczęściej. Sama robiła je z włosów sprowadzanych z Afryki. I w tym momencie, kiedy tak wszystko się odmieniło, osiągnęła taki sukces, sama przyznała, że postanowiła, że będzie odtąd żyła szczęśliwie. Kiedy zaproponowano jej rolę w filmie, a zaproponował nie byle kto, bo Steven Spielberg, Kolor Purpury nie zgodziła się. Bieda, rasizm, przemoc domowa, o nie, nie, wystarczy mi, że to przeżyłam, nie muszę tego jeszcze odgrywać. W pracy chcę robić tylko rzeczy przyjemne, mówiła. I sama mówiła, że jej życie zaczęło się późno, bo miała prawie 40 lat, gdy odeszła od męża, a była po 50, gdy osiągnęła szczyt popularności. Dlatego dla wielu osób tak naprawdę oglądanie Tiny to takie trochę przez to, że ona dbała później o siebie i tak bardzo się na scenie nie zmieniała, to słyszałam taką opinię, że Tina właściwie całe życie była stara, ale tak stara, że każdy chciałby, by jego starość tak wyglądała. Ike Turner zmarł od przedawkowania kokainy w 2007 roku. I co ciekawe, Tina w jednym z wywiadów przyznała, że przed śmiercią poprosił ją o to, by wyruszyli jeszcze razem w trasę koncertową. Nie zgodziła się. Sama karierę oficjalnie zakończyła w 2009 roku. Wielką trasą koncertową, w którą wyruszyła jako 70-latka, ale jednak mimo, że nie pojawiała się, jej popularność w ogóle nie słabła. I choć wszyscy zachwycali się jej wspaniałą formą, niestety zdrowie dało jej popalić. W 2013 roku doznała udaru mózgu. Później zdiagnozowano u niej nowotwór jelita grubego, a następnie przeszła przeszczep nerki. I to wszystko się wydarzyło po tym, kiedy tak naprawdę jej życie totalnie się odmieniło na tę dobrą stronę. Wcześniej związana już była od dłuższego czasu ze swoim partnerem, Elvinem. Gdy się poznali, ona miała 46 lat, a on 30. Media szybko na tym związku postawiły krzyżyk, mówiąc, że jest to zabawka wielkiej gwiazdy i jak szybko ta relacja się zaczęła, tak na pewno szybko się skończy, bo przecież znudzi się on artystce. Gdy w 2013 roku poślubiła producenta muzycznego, było to tylko podsumowanie ich pięknego związku. A kiedy podupadła na zdrowiu, stało się wszystko to, o czym wam mówiłam, to on zawsze był przy niej, a kiedy potrzebowała, oddał jej nerkę. Nazywano ją babcią Rocka, babcią Tiną, ale kto nie chciałby być babcią z takimi nogami? Zresztą na tych nogach dobrze zarobiła. Choć zarabiać nie chciała za wszelką cenę, być może wynika to oczywiście z jej fortuny, ale starała się zawsze być autentyczna. Słodzik, ale ja nie używam cukru, ubrania do ćwiczeń, przecież ja nie ćwiczę, ja tańczę. Dlaczego miałabym udawać, że jest inaczej? Ale wreszcie zgodziła się na wystąpienie w reklamie Pończoch. Tak, używam ich od zawsze, więc mogę je reklamować.
Potem w wywiadach żartowała, że dzięki temu nogi jej się zwróciły. Niestety też trudne relacje dotyczyły właśnie jej synów. Swoich dwóch biologicznych synów artystka niestety pochowała. Młodszy syn wokalistki zmarł w 2002 roku na raka jelita grubego, a starszy w 2018 roku popełnił samobójstwo. Wydaje mi się, że był samotny, to dotykało go najbardziej. Myślę, że teraz jest w dobrym miejscu, komentowała to. Ale zapytana o swoje życie z perspektywy dojrzałej osoby, mówiła: jestem silna, przeszłam przez rozwód, odseparowanie od mojej rodziny. Nigdy nie dałam się złamać. Nie jestem alkoholiczką, nigdy nie paliłam, nie brałam narkotyków. Przebrnęłam przez katastrofę mojej przeszłości czysta. Dotarłam niezniszczalna. A pod koniec życia mieszkała w Szwajcarii, której ponad dekadę temu została także obywatelką. Zmarła w środę 24 maja w spokoju w swoim domu niedaleko Curychu. Królowa rock'n'rolla zmarła w spokoju dziś w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim domu. Świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania, przekazał menadżer artystki. Ja uważam, że faktycznie tak jest. Nie każdy, kto wyszedłby z takiego domu, nie każdy, kto miał taki bagaż doświadczeń i nie każdy, kto w dorosłym życiu musiał przeciwstawić się tylu przeciwnościom, był tak poniżany, maltretowany, byłby w stanie z tego wszystkiego się podźwignąć, nie złamać gdzieś po drodze, nie zboczyć, nie zrobić czegoś, co tę karierę przekreśli z dnia na dzień, raz na zawsze. Szkoda trochę, że Tina Turner miała aż tak trudne życie. No ale mówi się zawsze, że każdemu pisana jest jego ścieżka. Trudno przecież, jak sami dobrze widzicie z tych moich opowieści o gwiazdę, która nie miałaby jakichś problemów. A los nie zawsze bywa równy. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o Tinie Turner. Czy byliście jej fanami? Czy zasmuciła was ta informacja z wczoraj? Czekam na wasze komentarze, spotkajmy się tam i bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną do samego końca. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.